Mieszka ich tu coraz mniej, ale choć budynki osiedla Borki w Katowicach są w złym stanie technicznym, a i sąsiadów jest coraz mniej, oni nie bardzo chcą się stąd ruszać. Stary korzeń się nie przesadzą. Po prostu huta źle robi. Powinna domy odnowić, a nie ludzie wprowadzili w błąd, się wyprowadzili. A ja powiedziałam tak, też przyszli, żeby się wyprowadzić, jak powiedziałam. Dotrze mi na piśmie, że tym dumie do zwalenia, to się wyprowadza. I do dziś mi nie dali nic. I się nie wyprowadza. Rzeczywiście, hutniczo-górnicza spółdzielnia mieszkaniowa w Katowicach chce Borki wyburzyć. Zresztą już kilka lat temu dwa domy zostały zburzone. Jak przekonuje HGSM, budynki są w bardzo złym stanie technicznym i nie opłaca się ich remontować. Budynki przejęliśmy z bardzo wysokim zadłużeniem i w zasadzie już od początku, analizując ich stan techniczny, wielkość tych budynków, uznaliśmy, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla ich utrzymania. Utwierdziło nas w tym przekonanie również ówczesne decyzje władz miasta, które wyrażały zgodę na wyburzanie budynków i stąd decyzja o stopniowym opróżnianiu i oferowaniu mieszkań w innych zasobach naszej spółdzielni mieszkańcom. Na drodze do wyburzenia całego osiedla stanął w 2015 roku wpis do gminnej ewidencji zabytków. Teraz wojewódzki konserwator chce zwiększyć ochronę osiedla i wszczął procedurę w sprawie wpisania go do wojewódzkiego rejestru zabytków. Stanowisko naszego urzędu było od początku takie, że nie zgadzamy się na rozbiórkę tego osiedla. No i konsekwencją naszego wcześniejszego działania, czyli ujęcia w gminnej ewidencji, jest wszczęcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków, przy czym należy podkreślić, że to nie przesądza o tym, że to osiedle zostanie wpisane. Do czasu zakończenia postępowania i ostatecznej decyzji, która powinna zostać wydana do końca roku, HGSM nie może podejmować żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu budynków.